Dobrze. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej części z gry Banished. Jesteśmy znowu na streamie. Jestem znowu na streamie. Nadal na Twitchu, ale od następnego tygodnia zostanie to zmienione. Nie wiem w tej chwili jeszcze na jaki hosting, czy to będzie Hitbox, czy to będzie... Znaczy na pewno już wiem, że to nie będzie Dailymotion, bo to jednak jest sprawa testowo płatna. Ale może to też być jeszcze YouTube. To jest ciekawe, bo o tym całkiem zapomniałem, że na YouTubie ostatnio jest możliwość streamowania. I chyba to przetestuję nawet jeszcze dzisiaj. No dobra, ale teraz Banished. Bo dawno nic nie było. Zresztą, tak jak widać, dawno nie grałem od ostatniego tygodnia w ogóle. Troszkę mi się po prostu ta gra przejadła, ale... mimo wszystko i tak do niej wracam z jakimś tam... już w tej chwili sentymentem, także trochę pograć zawsze można. Czat widzę, działa, wszystko sprawne. Dobra, jak to wygląda? Boże, bo już nie pamiętam. Mieliśmy problemy z żywnością. Miałem problemy z żywnością. US Stream? Jakaś strona, tak? Jeszcze inna do streamowania, bo nie wiem dokładnie o co chodzi z USTream. No ale tak jak patrzyłem, to generalnie rzecz biorąc Hitbox wygląda całkiem sympatycznie. I sympatycznie również wygląda... wizja chociażby tego, że mógłbym streamować na YouTubie. Bo mam nadzieję, że to by było na takiej zasadzie, że jeżeli ja zaczynam stream na YouTubie, no to wszyscy moi... Justin TV to jest to samo co Twitch. To jest ta sama kompania. Mam nawet konto na Justin TV. To jest to samo, dokładnie to samo. Te same serwery, to samo wszystko. No, ale w każdym razie, że na przykład wszyscy są moi subskrybenci są powiadomieni o tym, że streamuję na YouTubie. Tylko no właśnie, czy to jest cały czas pewnie w wersji testowej i tak dalej, więc ciężko powiedzieć, co z tego wyrośnie, jak to w którą stronę to pójdzie. Dobra, ale tak, gra, bo tu się dzieje coś złego znowu. Żadcia nie ma. Zapaść ekonomiczna po raz kolejny. Niby mam 30 tysięcy jednostek, ale to się bardzo szybko skończy. Reserve firewood is low. Pewnie znoszą tutaj, jak dobrze pamiętam. Tak, firewood. Ile ma być? 3000. Jest niecałe 2. Logów brakuje, foresterów jest tylu, ilu trzeba. Mam dużo, bardzo dużo ludzi, którzy w dużym stopniu nie mają co robić. Dużo, dużo, bardzo dużo i w dużym stopniu. Skoro brakuje żywności, to naturalnym odruchem jest zwiększyć jej produkcję żywności. Czyli, żeby zwiększyć produkcję żywności, potrzebuje nowych terenów. Najprawdopodobniej do ekspansji, bo tutaj, tak, tutaj nie mogę, bo jest to i jest to. Więc tutaj nie wolno mi już. Tutaj wszystko jest zapełnione, bo to w ostatnim odcinku zapełniłem. Tutaj mam hunting cabin, czyli to też no, nie wypadałoby tutaj nic robić. No, jest trochę bieda. Jest trochę... na północ od miasta może. Ale wtedy gdzie bym to miasto rozbudowywał? Właśnie, to jest dobre pytanie wtedy. No bo tutaj mają powstawać tylko i wyłącznie domki. No bo jak nie trudno się domyślić, no trochę głupią rzeczą by było, żeby w mieście były uprawy. To by było naprawdę bardzo głupie i dziwne, bo tutaj, jak widać, jest rynek w centrum miasta. Także to tak trochę chyba by było głupie. Ale już na przykład, jakbym to zrobił tutaj gdzieś... Nie, tutaj mogłaby być dobra kopalnia, bo są te, są góry. No i teraz mam dylemat. Gdzie to umiejscowić najlepiej? Raz, tutaj gdzie ten zasięg jest? Dotąd. Czyli tu mógłbym jeszcze jedno wcisnąć. Tutaj tak, w ogóle. Brakuje mi mostu. Dlaczego tutaj nie ma jeszcze mostu? Tu powinien być most. Fatalnie rozplanowana komunikacja. No, ale trudno się mówi, tak. Tutaj będzie jeden most.
A tutaj będzie drugi most. I na upartego to byłoby już całkiem ok. Budowniczych dwóch wystarczy. I tak, dokąd tutaj mogę działać? Mogę sobie zrobić taką dróżkę po prostu. Tutaj nie mogę sobie zrobić dróżki. Mogę sobie zrobić tak dróżkę. I zrobię sobie tak dróżkę. I tu powstanie trzeci most. A co, stać mnie. Trzeci most. Teraz tak, tutaj mogłoby powstać jeszcze jedno pole. Jakoś nie wiem gdzie. Dom w ogóle. Domki też by musiały być nowe. Tutaj jeden domek. Tutaj drugi domek. Stodółka jest. Jakby co, to można dostawić jeszcze jedną stodołę tu. O, tu. Albo tu. Gdzie lepiej będzie pasować. Nigdzie. Tu. Bo dotąd jest zasięg. No tak sobie. Średnio najeżdżę. Tak, stockpile. Tutaj, żeby było ładnie wyrównane. I dróżka jeszcze tu. I jakieś pole. Z czym to pole? Odkliknijmy to. Ile, jakie tu są zbiory? 603, tak sobie. Na czym zawsze wychodziłem? No, zawsze wychodziłem na jakichś cropfieldach, tak? Tylko tak, no, przydałoby się chyba więcej pastwisk po prostu. Czy tu już mogę podzielić? Mogę podzielić, czyli tak też zrobię. Tylko teraz tak, ciekawe gdzie to pójdzie. Tak, tu są shipy, tutaj są kettle. To pójdzie tam pewnie. Tak, split w takim układzie. Tu się przespacerują. Tutaj i tak nie będę miał czego umieścić, jeżeli chciałbym tutaj zrobić kolejną tą. Także no cóż, zrobię tutaj zwykłą tą, a ewentualnie zrobimy później w ten sposób, że tutaj będzie jako takie w miarę zagłębie z bydłem. Tutaj też by było bydło, tutaj ewentualnie jak kiedyś jeszcze owce jakieś się znajdzie, bo handlarz przywiezie. A tutaj to już na pewno bydło będzie. To już jestem o tym przekonany. Bo tutaj te kurczaki to jest w ogóle rzecz jakaś poroniona. Poroniony pomysł. Całkiem nieprzemyślany. Kurczaki będą tylko tutaj. Trochę jajek, żeby było. Niepotrzebne im więcej do szczęścia raczej. Okej, okay, a tutaj miałem zrobić tego cropfielda jeszcze jednego. Tak więc go robię. Ciach. Okej. Okay. Tutaj bym wtedy mógł zrobić jeszcze jednego. Dobra. W ogóle właśnie, jak produkcja ryb. Także to już potem będzie można poznać, czy jest kryzys. Jest kryzys. Umiarkowany, ale jest. Bo 902 to nie za dużo. Dobra, potem zdecyduję, co tam będzie robione. Tylko tak, do budowy trzeba więcej ludzi dać. No, ze 6 osób. I to powinno jakoś tam sobie działać. Tak, czyli nara. A tu już są chickeny. Czyli co by z tym zrobić, z tym dziadostwem? Wpakować tu. Jednak. Tak nie mogę zesplitować, bo jest za mało. A jakbym zrobił tak? Tak nie mogę splitować. Dlaczego nie mogę splitować? Kur, nie mogę splitować. Dlaczego? Dobra, nieważne. Niech tak będzie. Krówka sobie biegnie. Gdzie ona sobie biegnie? Właśnie. A tutaj.
No tak. Na 10. Albo może to mogę tylko, nie wiem, parzyste liczby splitować. Ma to sens jakiś? Nie wiadomo. Dobra, akurat tego jeszcze nie ogarnąłem. Dobrze, jak tam prace? O, ktoś przyjechał, ktoś nas odwiedził. Co nam przywiózł? Tulsy. I stone. Ach, w zasadzie. Czemu by nie? Tylko tak. Steel toolsy są za drogie trochę dla mnie. Ale kupię na pewno 100 ironów. I kupię stone'a. No i cóż, pójdzie znowu dużo tego firewooda. I ale może. Dopakuję po prostu. O właśnie, dopakuję ale i trochę mniej firewooda. 40. Czyli 8, tak? Matematyka wyższa. Nie 8. Dziesięć. Racja, bo było 4. Czyli słabo z matematyką. No dobra, ale trudno się mówi. Dobra, lecimy. Wooden Bridge. Tu jest jeden, tu jest drugi. Tyle wystarczyć powinno. Tu są dwa. Tutaj powstaną następne. Będzie hehe śmiesznie. Już w zasadzie są budowane powoli. Tak, teraz to jest taka, taka długa droga prowadzi tędy, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Laborerów mamy dużo. Trzeba im dać coś do roboty. Niech zajmą się wydobyciem kamienia. 5. I ze 2 jeszcze się dopakuje do budowniczych, żeby szybciej było. Co by to się nie nudzili, bo to najgorsza rzecz jaka może być, żeby się czasem nie nudzić za bardzo. Ktoś jest głodny, no ale trudno, co ja poradzę. Główny most tutaj widzę, najbardziej uczęszczany. Tutaj mało kto chodzi. Ciekawe jak tutaj jest, no ten tutaj też jest dość mocny. Wykorzystywany. Ja sądzę, że jak tutaj zbuduję, to się trochę odciąży. No to w takim razie zaprojektujemy tutaj, żeby była też droga. Tylko jak? Żeby było ładnie. Tak. Dobra. Seems legit. Tutaj tak, tutaj będzie można zrobić też ze 2 takie poletka, albo jakieś inne rzeczy tego typu. Jak są właśnie zbiory? Co to jest? Squashy. Squashy tak w miarę okej, okay. Peperki. Peperki tak sobie. Zboże tak sobie. 760, no słabe są zbiory stosunkowo. Chociaż to akurat są większe już w tym roku. Tu niby też są większe. Czyli, ach! Powiedzmy, że nie jest tak źle w takim układzie. Died of old age. No tak, tylko nie mam gdzie wybudować cały czas tego cholernego cmentarza. No ale produkujemy ale. Ale produkujemy ale. Gra słów, tak? To nie, to było zamierzone. Nawet jak wyszło przez przypadek. No właśnie. O tu. Takie same tutaj są cały czas zbiorem. Tutaj coś zostało. Jakim cudem? To jest pewnie iron. No, oczywiście. Jakim cudem tutaj został? Czego przeoczyłem? Niemożliwa. Niemożliwa sprawa. Zaraz tak. Mam maksymalną ilość uczniów. Mam maksymalną ilość uczniów, czyli 80, bo mam 4 T. No i tak niech pozostanie. Więcej uczniów mi nie potrzeba. Dobra.
O, już ładnie się tutaj buduje mostek. Dobra. Tutaj będzie następny, już stone widzę przyniesiony. O, jest tak. Tutaj trzeba jakichś ziomeczków przydzielić i niech coś tutaj uprawiają. Ziemniaki już wiemy, że się słabo sprawdzają. Zboże pewnie już nie chcemy więcej. Skłosze niech będą. Czyli tak. Jak to, jak się ma sprawa właśnie tych wszystkich profesji? Oj, 12 laborerów. To można narozdawać, a narozdawać. Damy tutaj 4 ziomków. Co tam? Załóżmy, że koło 1000 będą produkować, to 4 ziomków mogę zmarnować. Jak nie będą produkować koło 1000, to zacznę trochę żydzić na nich. Ale teraz na razie jest ok. Dobra, zostało nam 8. Czyli trzeba chyba dokończyć wypełnianie tego, co było przed rozpoczęciem tego ostatniego wielkiego głodu. Czyli jeszcze na pewno wydobywali tutaj. Tutaj wydobywali iron. Iron zawsze można kupić. Lepiej, że niech się grzeją chłopaki. Czyli kule. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tutaj. Nie, tu. No damy tych 5. Niech wydobywają. O, niech wydobywają. Tak jak produkcja kamienia. 100 w tamtym roku. Nie najgorzej. Ale mało już zostało. Już 39% tylko. 72 rok istnienia. A, zapiszmy właśnie. Pod jakimś nowym save'em. Zapisz. Która to godzina? 20.06. Okej, czyli zaraz będzie przejście na Eurotrucka. Ale tak, damy 10 razy po prostu. Dobra, korzystałem już z tego mostu, nie zbudowali go jeszcze. Ojej. No teraz na przykład mamy więcej wyprodukowane, znaczy mam wyprodukowane więcej jedzenia niż potrzeba, ale już tu widać jest doganiane, tak? Czyli no nie jest jakoś super. Ciekawe jak w ogóle wygląda ilość edukowanych, no połowa jest wyedukowana. No tak sobie, no ale to wiadomo, były duże problemy i dlatego tak się to zaczęło dziać, niestety. Dobra, ale jednak otworzymy jeszcze jedną tą szkołę. I ją otworzymy gdzie? Tu się w miarę rozrasta, tutaj jest tak sobie, no w centrum miasta gdzieś. Pewnie tutaj, tutaj zbudujemy szkołę. Szkoła. Jeszcze jedna. A co tam? Niech się edukują. Muszą być mądrymi pracownikami, żeby dużo wytwarzali. Albo ewentualnie, jakby tu się zmieściło. Ale się nie zmieści, minimalnie, ale się nie zmieści. Te centymetry. Dobra, tutaj niech będzie szkoła. To jeszcze jedną szkołę się dostawi. Liderów 8, akurat w sam raz, wszystko się zgadza. Dobra, czyli wypadałoby w takim układzie zacząć budowę, jednak cały czas, praktycznie od dłuższego czasu zajmuje się przede wszystkim żarciem. Żeby było żarcia w brud. Dobra. Czyli tak. Jak to rozwiązać? Co tu zrobić, żeby to działało? Dobra. Aha, to tak. Tutaj mówiłem, że tutaj mogą być jeszcze ewentualnie domki. Tak pewnie zrobimy. Czyli tak, tutaj będzie dróżka. Widzę, że most zbudowano. Bardzo dobrze.
coś w ten deseń. I teraz tak, tu się na pewno jakiś domek zmieści. No wiadomo, że się nie zmieści, bo dlaczego miałby się zmieścić? Nie widzę takiego, w ogóle takiej możliwości, że to się mogło zmieścić. Dobra. No ale okej, okay. Raz, dwa, trzy. Starczy. Jaki to ma zasięg? Taki. No ale to okej. Okay. Nie będziemy się już nad tym zastanawiać. Tutaj postawimy po prostu... Ten storage ban tutaj tak trochę z dupy, bo obok jest następny. Chociaż jest pełny 99%. Czyli jednak się przyda. No okej, okay, no to przyda się, są fajne. Czyli jednak może być. Po głębokim zastanowieniu. Dlaczego do tego nie dopchnąłem do końca? Nie rozumiem. Nie rozumiem, co ja tutaj zrobiłem. No dobra, nieważne. Tak zrobiłem, jak zrobiłem. No to jeszcze raz powtórzę, że za tydzień będziemy streamować gdzie indziej, a dzisiaj może nawet jeszcze przetestuję stream na YouTubie, ewentualnie. I zobaczymy, może będzie wtedy lepiej wszystkim działać. No dobra, ale wracając do sprawy. Sprawy związanej tutaj z tym. Z tym. Tutaj się teraz przyda storage ban. O tu. O. Tu się przyda i teraz tak. Z tyłu damy. Bam. Tak, damy tak, zrobimy. Albo co? Stać nas. I teraz tak, z tyłu sztok pajla, no bo dlaczego by nie? Jest tłumacz. Ciach. Dobra, aż zobaczmy, co tu jest, speed test. Dobra, zobaczmy. Ktoś wysłał speed testa. Zobaczymy, co tam napisane. Tak, pole. Kolejne pole. 16 mega. No to bez problemów powinien działać. No nie wiem, co jest grane, no ale to pytanie zachodzi tak. Czy ty... No dobra. Bo to może też się przycinać właśnie w związku z ich playerem. To też ważne, czy oglądasz to na komputerze, czy na jakimś tablecie, czy na jakichś takich innych rzeczach, wynalazkach, dziwolągach. Bo jak wyglądasz na dziwolągach, to może dziwnie działać. Po prostu. A jak oglądasz na komputerze, to jest bardzo dziwne. Ale tak jak mówiłem, no... Spokojnie. Ja to ogarnę, bo już na hitboxie już założyłem na przykład konto. Już mam konto założone na hitboxie. Także spokojnie. Coś się będzie na pewno zmieniać. Mam nadzieję, że na tylko i wyłącznie na lepsze. Dobra. Crop field. Jak to ładnie zrobić? Tutaj dać dróżkę. Jakoś tak. O, tak. I zrobić jeszcze kolejny ten crop field. Jedenaście na dziewięć. Piętnaście na siedem. O, tak niech by było. Podłużne pola. To jest chyba dobry pomysł ogólnie. Czat muszę sobie przywrócić. No w czystej tak, dlatego wystarcza w zupełności. To jest po prostu problem coś z... No bo jak streamowałem jakiś czas temu na GameCredzie, to nikt nie narzekał. Wszystko działało jak trzeba. Tylko, że no mówię, GameCred padł, więc teraz trzeba chwilę poczekać, żeby coś innego mieć. Ale oczywiście ja o tym myślę cały czas i to... próbuję coś z tym zrobić.
Dobra. Ciach. O tak. I tutaj będzie można jakieś pastwisko walnąć. Tak, tu się zaczyna. Jakieś duże. O, 15 na 15. Taki wielki. Mogę jeszcze większe zrobić. O jest. Nie, aż tak wielkiego to nie chcę. 17 na 15. Takie wielkie pastwisko. A co tam? Stać mnie. Podobno. Tutaj jakieś drzewka owocowe walniemy. O. Dobra. Jakieś drzewka owocowe. Orchard. Dobra. To będzie jakieś kolejne... jakieś kolejne miejsce na produkcję. Dobra, zapiszmy to. Na ten żart ci ile jest? 48 tysięcy wyprodukowane, 50 tysięcy potrzebne. 51 tysięcy potrzebne, tak. 50, nie, no dobra, niecałe 51 tysięcy do 48 tysięcy. Tutaj już mogą ludzie sobie jakoś pracować. W miarę. Co tutaj weźmiemy? Weźmiemy pumpkiny. I dwóch faciów. Co by się nie nudzili. Nie powtarzając się zbytnio, jak sądzę. I dołożymy więcej pracowników do budowania. Dobra, teraz tak, tutaj. Na czym najlepiej wychodziłem? Na pekanach, oczywiście. No to dwóch gości. Zamiatacie. Dobra, storage ban. Trzeba mu nadać wyższy priorytet. To tak być nie może. Increase priority. Okej. Kolejne, tutaj, co tu jest? Kropfil. Co tutaj będziemy robić? No, jak nie na skłoszach, to jeszcze dobrze wychodzi na pumpkinach. Jak nie na skłoszach, nie na pumpkinach, to na kukurydzy. Kolejnych dwóch faciów. Tylko nie wiem, czy akurat nie trzech będzie tutaj potrzebne. Tutaj dwóch spokojnie raczej wystarczy, a tutaj dołożę jeszcze trzeciego. A co by tam? Dużo mam wolnych tych. Znaczy się, generalnie rzecz biorąc, to jest... Jeżeli inne streamy działają mu dobrze, no to nie wiem, czego jest dokładnie wina. No, podobno na GameCredzie, tak jak mówiłem, było lepiej. Czyli mam nadzieję, że jak teraz przejdę na Hitboxa, to znowu będzie dobrze. Mam taką nadzieję. No ale zobaczymy. Dobra. 18 po. Za 2 minuty kończymy banisztę. Przechodzimy do Eurotrucka. Bo to już szkoda czasu. Tutaj tak się bardzo nic dziać nie będzie. Dobra, tutaj trzeba ograniczyć tak do czterech. No, nawet do dwóch. Do dwóch faciów. I teraz tak. Co z tymi na... One powoli znikają. Bardzo powoli. Gdzie by to w takim razie... A tak, tutaj mogę sobie zatrudnić kolesia. Piąta szkoła. Dobra. Bo ile mam? 51% jest... ten... zrobione. No, ja na przykład korzystam w tym momencie z Chroma, jeżeli chodzi o przeglądarki. Dobra. Tutaj sobie rośnie. Ładnie. Jaki to ma zasięg? Tutaj ma zasięg. Taki.
Ale tutaj mogą pracować ludzie równie dobrze stąd też. Także... No właśnie, tutaj trzeba będzie postawić nowy park w tym miejscu. Wypadałoby to chyba zrobić. Nowy targ. Gdzie to było? Targ. Market. Mniej więcej to by było tak. Okej. Dobra. ...28 bezrobotnych. To jest rekord jakiś świata. Trzeba to coś z tym zrobić. 10 do wydobycia. Koniecznie coś z tym żarciem. No, tak być nie może. Za dużo się opierdziela ludzi. Tutaj splitować jeszcze nie można. Tutaj sobie pracują. Bardzo nie wiem, co z nimi zrobić. Tutaj się niedługo wyczerpie. To jest sporo miejsca. Jakby tak... Ile ten hunting cabin w ogóle produkuje? 720. 3 osoby. Czy to jest całkiem dobra ilość i od razu też jest skóra. Właśnie, ile mam takich rzeczy tego typu? Inwentory. Skóra. Skóra, 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 skóra. Wool 0. Dlatego tutaj nie może produkować. Lever 415. A, tak sobie. No tak, tak. YouTube też udostępnia. I to o tym też właśnie mówiłem. Że na YouTubie sprawdzę. Dokładnie. YouTube'a też przetestuję. Ojejku, nomanci przyszli na sam koniec streama. 69! Ta gra jest płatna. Kosztuje 40 zł. 40. No, 40 zł na Allegro. Klucz do Steama. Także. Całkiem tania. Sądzę. Nie jest jakaś strasznie. No dobra, także. Generalnie rzecz biorąc, dziękuję Wam za uwagę. Nomanców nomanców, trzeba ich odprawić. Deny. Nie chcemy więcej problemów. Idźcie sobie stąd. Asio, 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 Asio. No, Asio, Asio. Szybko, szybko, szybko. Jest dziwne. Nie wiem, nie testowałem, ale jeżeli tak piszecie, to... Cóż, na YouTube się ostatnio dużo zmienia. Nawet jak uploaduję filmiki, to widać, że jest naprawdę są duże zmiany. I tak dalej, także... Nie dziwię się. O! Oho! No i tak... Co tu jest? With seed, con seed. Nic, co mi potrzebne. A idź pan stąd. Dołożymy jednego kolesia, żeby szybciej w zasadzie... No dobra, ale jednego kolesia szybciej znosił. Gra, tak, o grę chodziło. Gra jest płatna, to już mówiłem, 40 zł. Dobrze, także, bo w końcu nie skończę. Już dawno miałem skończyć. Dobra, czyli dziękuję Wam bardzo za uwagę. W następnej części najprawdopodobniej będziemy dalej kontynuować tutaj rozrost tej wioski. Może jeszcze na zakończenie pokażę, ilu jest w tej chwili mieszkańców dokładnie. Bo chyba tego nie było dokładnie to uchwycone. Mamy mieszkańców 508, czyli jest całkiem fajnie. Jest 14
obiboków, o ile nawet nie więcej, bo właśnie tutaj jeszcze jak zmniejszę ilość budowniczych, to się nagle okazuje, że tych obiboków jest całkiem sporo. Wioska się o dziwo rozwija. Klęska głodowa niestety wisi nad nami, bo jest 26 tysięcy i ciągle spada. W tamtym sezonie było 2000 w plecy, czyli tak już powoli zaczęło się coś wyrównywać. Sądzę, że dobrym sposobem na zmaksymalizowanie produkcji żywności byłaby jednak inwestycja w krowy, bo jednak skłaniam się ku temu, że żywność żywności nierówne, tak samo jak narzędzia są ironowe i steelowe, czyli z żelaza i z metalu. Żelaza i z metalu, Boże. No dobra, nieważne. Najprawdopodobniej po prostu mięso samo w sobie kosztuje aż 3 sztuki umownej waluty, natomiast wszystko pozostałe jest 1 do 1, także to mnie skłania do tego, że mimo iż załóżmy produkcja tutaj jest no akurat 0 w tym momencie, tutaj chyba też, ale w każdym razie no niech będzie tutaj, że jest niby tylko te 320 mięsa, ale to jest tak jakby liczone 3 razy więcej, tak? Czyli to jest tak jakby 903, czyli ponad 1000 sztuk, nie wiem, kukurydzy. Czyli jest nawet jeszcze takie jedno małe poletko z krowami jest warte więcej niż takie wielkie pole kukurydzy. Nie wiem, czy to jest prawda. Kiedyś poczytam w internecie, sprawdzę to. Tak mi się wydaje, że to może być, może tak działać. Dlaczego to nie jest wyburzone? Więc dziękuję wam za uwagę i teraz ostatnia rzecz dzisiejszego dnia, wieczora w zasadzie, i to będzie Euro Truck, tylko oczywiście 5 minut przerwy.